Witam Was i zapraszam w kolejnym odcinku z serii Rozkminy. W dzisiejszym odcinku będziemy się zastanawiać nad tym, co się stało ze szkołą przyjaźni, którą Twilight Sparkle założyła w 8. sezonie My Little Pony Przyjaźń to Magia. Bo jak wiemy, szkoła ta miała służyć promowaniu idei przyjaźni kucyków również wśród innych ras. Między innymi miały być tam między innymi takie zwierzęta jak ssak, który należał do rodzaju Jaku. No i on był takim nawiązaniem do kultury chyba mongolskiej. Ogólnie to jest chyba trochę taki standard, żeby taki to jest standard, że właśnie są różne istoty, które nawiązują w światach fantasy do kultury ze świata realistycznego. Zresztą to Hasbro nie zrobiło tego po raz pierwszy, bo już wcześniej robił to na przykład choćby i Tolkien przy okazji tworzenia Śródziemia. A innymi stworzeniami, które oprócz kucyków i jaków były uczniami szkoły, którą założyła Twilight, to były choćby hipogryfy, które poznaliśmy przy okazji choćby filmu My Little Pony The Movie. O nich też mówiłem przy okazji odcinka, gdzie właśnie było to zaraz mniej więcej po premierze My Little Pony Nowe Pokolenie jakiś czas później, gdzie pytałem właśnie na temat tego, gdzie podziały się inne niekucykowe rasy. Jak dotąd Discord jest jedyną postacią tak naprawdę, która nie będąc kucykiem pojawiła się w nowej generacji. No bo weźmy za przykład, że nie ma właśnie hipogryfów, jaków, podmieńców, czyli właśnie uczniów szkoły Twilight. No i wydaje mi się to bardzo dziwne, biorąc pod uwagę wydarzenia z serii My Little Pony Nowe Pokolenie, że nie ma po tak dużym przedsięwzięciu, jakim jest Szkoła Przyjaźni, ani śladu. No bo jakby nie patrzeć, zbudowanie takiej szkoły oraz jej prowadzenie to jest jednak mimo wszystko duże przedsięwzięcie, o którym na pewno zrobiłoby się głośno, no bo jakby nie patrzeć, nawet z naszej historii stawianie szkół było głośne momentami medialnie, więc czemu tak naprawdę kucyki, które przynajmniej częściowo potrafią być momentami odbiciem świata realnego, nie miałyby zapisaną historię szkolnictwa u siebie, gdzie na przykład zapisano by, że tutaj stała szkoła założona przez księżniczkę Twilight Sparkle, zanim ta przejęła władzę po abdykacji księżniczki Luny oraz księżniczki Celestii. No i właśnie nie tylko to jest dziwne, że nie ma na razie w nowej generacji ani słowa o tym, kto był, że w ogóle taka szkoła powstała. Nie ma też ani słowa o tym, kto był jej dyrektorem, kto był nauczycielem, kto był absolwentem. Nie ma tam ani słowa o tym. Serio. Bo tak naprawdę jedyne co wiemy o przeszłości to to, że była jakaś bitwa z powodu magii, która zniszczyła przyjaźń. O tym mówił Discord w jednym z komiksów. I nie ma w ogóle, mimo tego, że Argyle i jego córka Sunny zdają się mieć jakieś tam pojęcie o istnieniu kogoś takiego jak Twilight Sparkle, to nie ma ani słowa o tak dużym przedsięwzięciu, jakim była jej własna szkoła, a jakby nie patrzeć, jest to coś, co myślę, że odbiłoby się szerokim echem. No bo ta szkoła, jakby nie patrzeć, już w samym serialu, co było pokazane, wzbudziła niemałe kontrowersje, biorąc pod uwagę, że powstała wbrew wcześniej przyjętym zasadom, które na nowo
własne ustaliła Twilight, więc nawet coś takiego mogłoby się odcisnąć sporym echem, że pierwszy raz wbrew postanowieniu wcześniejszego prawa powstała taka szkoła. O tym na pewno myślę, że przynajmniej ja myślę, że byłoby głośno. To się wydaje dziwne, że nie ma o tym ani słowa. W sensie ja wiem, że to się nie skupia tak naprawdę na tym, że ten, że po prostu jest inna historia niż ta szkoła. Ale jakby nie patrzeć, jest to dosyć dziwne, bo biorąc pod uwagę, jak wielkim projektem mogła być ta szkoła, to wydaje się trochę dziwne, że nie, nic po tym nie zostało, choćby nawet ruiny szkoły. Zwłaszcza, że prawdopodobnie, jak już mówiłem, rodzina Sany ma pojęcie o tym, co o historii na temat wydarzeń, do których przyczyniła się Twilight i jej przyjaciółki. Tym bardziej, że to właśnie drużynie Sany, co było pokazane w zwiastunie, objawiła się księżniczka Twilight Sparkle. Więc bardzo możliwe, że główna bohaterka słyszała o tym, że Twilight stworzyła kiedyś coś takiego jak Szkoła Przyjaźni. Ale w takim razie pytanie brzmi, dlaczego nikomu o tym nie powiedziała? Bo jakby nie patrzeć, jest to dosyć istotna informacja. Co nie? No właśnie. Więc myślę, że Sunny powinna powiedzieć o tym, o ile oczywiście o tym wie. O ile o tym wie. A teraz na koniec chciałbym wiedzieć, jakie jest wasze zdanie na ten temat. I czy dla was też brak wzmianek na temat tej szkoły wydaje się trochę dziwny. I to by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.